Słowo Boże na dziś, sobota 17 sierpnia 2024 roku. Wspomnienie świętego Jacka, prezbitera. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom. Na moje życie, mówi Pan Bóg, nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje, tak osoba ojca, jak osoba syna są moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła. Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, kto nie jada na górach i oczu nie podnosi ku bożkom domu Izraela, nie bezcześci żony bliźniego, nie zbliża się do żony w okresie jej nieczystości, nie krzywdzi nikogo, zwraca zastaw dłużnikowi, nie trudni się rozbojem, łaknącemu udziela chleba, nagiego przyodziewa szatą, nie uprawia lichwy, nie żąda odsetek, odsuwa swą rękę od nieprawości, sprawiedliwie rozsądza między jednym a drugim człowiekiem, stosuje się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazania, postępując uczciwie. Ten na pewno żyć będzie, mówi Pan Bóg. Lecz jeśli by zrodził syna gwałtownika i rozlewającego krew, winnego jednej z tych zbrodni, syn ten nie będzie żył. Ten na pewno umrze, a odpowiedzialność za krew jego spadnie na niego samego. Dlatego domu Izraela będę was sądził, każdego według postępowania, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się, odstąpcie od wszystkich waszych grzechów, aby wam już więcej nie były sposobnością do przewiny. Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy, które popełnialiście przeciwko mnie i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego mielibyście umrzeć, domu Izraela? Ja nie mam żadnego upodobania w śmierci, mówi Pan Bóg. Zatem nawróćcie się, a żyć będziecie. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 51. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę nieprawych nauczał dróg Twoich i wrócą do Ciebie grzesznicy. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł: dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo Pańskie. –